Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTube. Mam na imię Alicja i jestem koropetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale ilościowych tylko, jak badania operacyjne, mikro, makro, matematyka, statystyka, ekonometria, finanse przedsiębiorstw i wiele innych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Udzielam swojej pomocy studentom różnych polskich uczelni. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w zakresie rozwiązywania zadań na termin, jak najbardziej możecie. Chciała pisać do mnie na zadania myślnik projekty mopaw.pl. Tam załączajcie pliki, gdy będę miała możliwość, naturalnie odpiszę. I wracając do tematu głównego dzisiejszego filmu, czyli. E, powiedzmy, importu e, danych z innych elementów niż tylko program Excel. E, na przykład, jeżeli tak jak teraz macie jakąś sytuację, że macie dane e, zapisane przykładowo w, w postaci tego szeregu przekrojowego z dowolnymi danymi, a jednak chcecie rozpocząć z no, pracę z nową bazą danych, to możecie kliknąć plik. E, teraz będzie opcja wyczyść zbiór danych i to, co teraz, e, tak potwierdzamy, wszystko czyścimy i mamy od zera nowe dane. To jest element dodatkowy. Zawsze możecie skorzystać z, z baz, jakie są tutaj dostępne. Możecie zainstalować dowolną bazę. E, może zai możecie zainstalować. E, dowolny baza, jaka jest potrzebna, ja tutaj mam zainstalowane bazy danych i tutaj klikając odpowiednio mamy w tym momencie możliwość skorzystania z bazy danych, która jest dostępna czyli jedna tutaj zobaczcie, taka systemowa wpisana, gdzie jak włączymy, mamy dane zapisane aż do maja 2016 roku, także danych jest. Bardzo dużo można dowolne zaimportować. Jeżeli ja na przykład e, dowolne takie dane, na przykład ja tutaj po prostu biorę dwie przykładowo pierwsze niekoniecznie ze sobą silnie powiązane, e, to w tym momencie mogę kliknąć opcję import, drugą zmienną też kliknąć import. Aha, dobra, to tak ma, niech będzie. Czyli tak, tu mamy in, o innej częstotliwości też i zaimportowałam. Teraz w tym momencie zamknę i to, co tutaj otrzymałam. Jest to dla mnie e, w tym momencie trzy zmienne, które e, niekoniecznie, niekoniecznie są ze sobą powiązane, ale zostały zaimportowane z bazy danych. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło oczywiście importu e, z baz danych w, w programie GRET. Jeżeli potrzebujecie jakichś wskazówek do swoich projektów czy zadań z ekonometrii, jak najbardziej możecie pisać do mnie od razu na adres mailowy zadania: projekty małpaw.pl. Tam załączajcie swoje zadania, wejdźcie ewentualnie na stronę internetową, tam są szczegóły współpracy ze mną, gdy będę mogła to na pewno do Was odpiszę, e, sami komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, czy ten poszczególny film, korzystajcie z wszystkich playlist jakie mam, udostępniajcie filmy znajomym, e, udostępniajcie je na forach internetowych, korzystajcie z całej tej udostępnionej wiedzy I ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.